Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejnego vloga, to będzie vlog z soboty. Ale stwierdziłam, że nagram Wam jakby od początku mój dzień, a nie, że nagle o drugiej co się działo. Jest godzina 9:30, ja dosłownie wstałam 10 minut temu. Zazwyczaj tyle nie śpię, ale jak wiecie, jednak 60 godzin w pracy robi swoje. I też nie poszłam tak szybko spać, słuchajcie, bo zrobiłam trening, zanim się wykąpałam, była 21:00. Później sobie obejrzałam trochę serialu, potem sobie trochę poczytałam. Potem stwierdziłam, że nie wiem, gdzie jest tortownica, żeby zrobić ciasto marchewkowe. I napisałam do Andrę, bo on był u góry, grał na grze i ja nie miałam siły wyjść na górę, czy jedziemy do Tesco. On mówi spoko. No i zanim się zebraliśmy, bo wiecie, dzisiaj jest sobota, nienawidzę chodzić na zakupy w sobotę, pojechaliśmy do Tesco 24 na dobę. Tylko żebyśmy nie wiedzieli, że teraz już nie ma czegoś takiego jak Tesco 24, przynajmniej nie w naszej okolicy, ponieważ w nocy zbierają ordery, które były po prostu, mają być dostarczone rano. My nie mieliśmy o tym pojęcia. Jak myśmy pojechali po to Tesco, mieliśmy takie miny, jak co się w ogóle stało. Ale już wiemy na przyszłość, także mieliśmy nocną przejażdżkę. Na szczęście w nocy nie było korków, więc zajęło nam to w sumie 15 minut może w dwie strony. No ale się trochę przejechaliśmy i dzisiaj, nie wiem, idę teraz właśnie biegać, później zrobię marsz, a później mam plan robić zupę gyros. I jak będę robić tą zupę gyros i w tych różnych krokach, gdzie nic nie muszę robić, będę zaglądać do szafek i może znajdę tortownicę. Coś mi mówi w mojej małej główce, że ja tą tortownicę nową kupowałam ostatnio, jak byłam w Home Bargains. Tylko gdzie ją położyłam, to już wiedzą tylko małe króliczki albo nie wiem kto. Także mam nadzieję, że w następnym połączeniu Wam powiem, że znalazłam tą tortownicę. Przyszła do mnie jakaś przesyłka, ja nie wiem skąd, nie wiem co. Wydaje mi się, że są to MM-ki, które miałam dostać z YouTube Club 5. Tylko że ostatnio jak mi wysłali przycisk, to ja dostałam wiadomość, że jesteś wybrana, wysłaliśmy Ci MM-ki. Wysłaliśmy Ci przycisk, tym razem nic nie ma, no ale nic nie kupowałam, poza temu, które przychodzi innym kurierem, a pocztą nie. Więc jedyne rozsądne rozwiązanie dla mnie to jest to, że są to te MM-ki, także idziemy zobaczyć, czy to są MM-ki, a potem ćwiczenie, zupka, szukanie tortownicy i pieczenie ciasta. I później zobaczymy, jak będzie pogoda. Chciałabym wziąć młodego na spacer. Nadal tutaj w okolicy, bo nadal, wiecie, nie mamy auta. Próbowali, słuchajcie, karto było w garażu. Próbowali dwóch różnych rozwiązań z dwoma różnymi ciościami. Ale pierwszy raz się zdarzyło tak, że ciężko im jest wygryźć, co się dzieje, ponieważ może być kilka rozwiązań. No i na razie to jest takie metoda prób i błędów i za każdym razem musi Andrzej wracać do domu, ponieważ oni nie mają tam miejsca przy takim zapierdzielu, żeby trzymać samochód, więc to jest takie w kółko Macieja. No, więc dzisiaj na spokojnie muszę się właśnie go zapytać, jakie są następne kroki, bo powiem Wam, że wczoraj o tym gadaliśmy, tylko że do mnie połowa informacji dochodziła, a połowa uciekała, także no. Ale dobra, idę szybko na bieżnię i jeszcze w ogóle, wiecie, moja mama mi mówi, poleżakuj sobie jeszcze, a ja słuchajcie, ja tak nie mam, jak już wstał mi ten budzik, jak budzik mi zadzwonił i wiem, że mam zrobić z tego dnia trening, to ja tylko myję twarz i nic więcej, nie robię żadnej pielęgnacji, no bo po co mam robić tą pielęgnację, skoro ja zaraz się spocę, także tylko myję buźkę, schodzę i potem pielęgnacja jest, jak już wszystkie treningi skończę i wezmę szybki prysznic, bo dobra, idę czynić moją powinność i wchodzę na pierwsze. I zobaczcie, to była przesyłka, tak jak myślałam, są to te specjalne edycje MM-ków. To przychodzi w takiej kartce Swiped Victory Partner, Club High Five. I zobaczcie, to pudełeczko jest normalnie metalowe, także można w nim na przykład trzymać później pierścionki. Ja na pewno go nie wyrzucę, no bo jest oryginalne. A w środku są MM-ki, zobaczcie, białe i czerwone, oczywiście tak jak YouTube, ze znaczkami YouTube'a. I tu mega, Jezu, ja po prostu boję się ich aż zjeść. Chociaż mam tutaj kogoś, kto się nie obawia, ale bardzo, bardzo fajne. Co? Nie ma. Nie ma dla psa czekolady. Ja ci dam twoją czekoladę, dobra? Masz szpiochy jeszcze. Co tu szukasz? Uciekł, bo drzwi są na ogród otwarte i wiatr jest. No, także bardzo fajna niespodzianka. Dziewczyny, melduję, że zupa gyros jest zrobiona. Wiem, że może nie wygląda, ale jest przepyszna, po prostu przepyszna. Także już przelałam sobie wszystko do normalnego garczka. Thermomixa już umyłam i idę szamać, ale jeszcze z Wami się połączę.
No, jeszcze zanim zjem, słuchajcie, jest godzina 13. Pada. Nie pada jakoś okrutnie, ale jednak pada. Co baba? On tak często ma, słuchajcie, szczególnie jak ja tutaj siedzę na tym miejscu, że on nie będzie leżał sam, tylko przychodzi tutaj się tak przykleić do mnie. Co uwielbiam po prostu. No, więc słuchajcie, zrobiłam 10 km na bieżni. 900 coś, o już poszedł. Chyba 900 coś kalorii spaliłam. Coś mu nie pasuje, nie podzieliłeś coś? O Jezu, prawie leciałoś, puba. Także co? Jest godzina 13, słuchajcie, wyczyściłam lodówkę, wszystko co było niepotrzebne poszło już out. Wyczyściłam kuchnię i ugotowałam zupę gyros i już wszystko mam też posprzątane, w salonie też. Ja po prostu, wiecie, to jest, wiecie jak to jest jak z Thermomixem, albo nie wiecie, ale w Thermomixie macie, że robicie jakiś step i różna jest różnica, że czasem 3 minuty, 4 minuty, 5 minut między kolejnymi krokami, gdzie macie wolne. I ja właśnie tak to robiłam, że po prostu na przykład, nie wiem, coś mi się gotowało na parze, czy coś tam i miałam 4 minuty, to umyte już naczynia włożyłam do szafki. Przy następnym stepie umyłam kolejne. Przy następnym zamiotłam podłogę, przy następnym umyłam podłogę. I tak w kółko. Jak Andrzej zszedł, to mówi, Jezu, jak ty to ogarnęłaś, bo nie wiem, czy wszyscy faceci tak mają, ale dla niego to jest po prostu, jak on by gotował tą zupę, to by tylko stał i gotował tą zupę. A ja lubię, jak już i tak jestem w tej kuchni, gotuję tą zupę, robić coś pożytecznego i dzięki temu jest godzina 13 i ja już sobie mogę usiąść i ją zjeść. I powiem Wam, że jestem trochę głodna, no bo jednak nic dzisiaj nie jadłam. Ostatni posiłek miałam wczoraj i to, o Jezu, już nie pamiętam ile godzin temu, także dość dawno temu, ale faktycznie po treningu zrobiłam sobie jedną ciepłą kawę, a później zrobiłam sobie, jak gotowałam zupę, zrobiłam sobie Kinder Bueno mrożoną kawę. Ale głowa mnie boli tak strasznie, no ale pierwszy dzień okresu, także jest jak jest. Ale jestem się dumna, że te 10 km było. I faktem wiem, że ja wieczorem będę miała trochę czasu i mogłabym jeszcze biegać, chodzić, cokolwiek. Ale tak jak Wam mówiłam w którymś vlogu, zbliża się busy okres i też nie chcę przesadzać z tymi treningami, żeby mój organizm się nie przyzwyczaił, że robię po 20 km, a potem nagle 5. Także nie starczy. Po prostu wieczorem wyciągam wszystkie, ale to wszystkie puzzle spod schodów i powoli dodaję je wszystkie na nowo i zobaczymy jak to pójdzie z tą sprzedażą, ale to tak jak mówię, wieczorkiem włączę sobie film, seriale, bo mam wszystkie seriale angielskie do nadrobienia, także fajnie. A teraz już na razie, słuchajcie, kończę, bo strasznie mam ochotę na tą zupę gyros, a później chcę pojechać do tego Tesco kupić foremkę i chcę kupić kawy z Kosty, bo ponoć jest maple hazelnut i dobrze smakuje. Ja nie miałam maple hazelnut w Cornwalli, jak byliśmy, tylko jakąś karmelową, czy jakoś one faktycznie były dobre, te z Kosty. Także jadę do Tesco, bo jedna z Was właśnie mi poleciła, że tam są naprawdę dobre. A jeżeli chodzi właśnie o kawy, to jeszcze przyjdę do Was troszeczkę później z syropami albo z syropem. A dlaczego, to opowiem Wam w następnym wyjściu. Dobra, ja już jestem, słuchajcie, po zakupach, jest koło czwartej, tak, równo jest 4:15. Obyło się bez korków, ale po prostu w tym Tesco było tyle ludzi, że to jest masakra. I powiem Wam tak, pozmieniali w Tesco, bo my nie byliśmy w Tesco wiele miesięcy. Pojechałam po kawę, no niestety nie znalazłam tej, której chciałam, czyli nie było Costa Maple Hazelnut. Hazelnut Maple? Coś myślę, mieszam, ale wziąłam sobie inną i poza takimi standardowymi zakupami, czyli na przykład kupiłam wszystko na zupę ogórkową, ponieważ mój mąż, jak zobaczył dzisiaj, że ugotowałam gyros, to stwierdził, że jak ja mogłam nie ugotować ogórkowej, mówiłem mu, człowieku, 11 lat nie chciałeś próbować, teraz codziennie byś jadł. Ale okej, zrobię mu jutro ogórkową, on sobie będzie miał ogórkową, ja będę jadła gyros. Andrzej dzisiaj robi obiad, nie wiem co, ale coś tam będzie robił na drugie danie. Ja się zaraz biorę za ciasto, bo w międzyczasie ja sobie już będę robić, bo wiecie, on poszedł na jedną rundę na grę, a ja znam tą jego jedną rundę, ja pewnie całe ciasto marchewkowe zrobię, zanim on tą rundę zagra. Pokażę Wam kilka tylko niestandardowych rzeczy, które kupiłam w Tesco, wszystko inne już jest w lodówce lub tam, gdzie być powinno, a reszta rzeczy, tak jak mówię, chcę Wam tylko teraz na szybko pokazać. Wleciał popcorn, słuchajcie, solony, tylko taki lubię, a wzięłam go dlatego, że do filmu czasem lubię. Costa wzięłam gingerbread latte, no niestety nie było tej drugiej.
nadprogramowo dwa plińce polo, po jednym dla każdego, do przystrojenia dzisiejszego ciasta czoklet carrots. Dzisiaj mam dla młodego, było kup 4 opakowania, zapłać za 3. Wzięłam podwójne pigs in blankets, wzięłam mu cheesy chicken sticks i wzięłam mu chewy chicken with carrots sticks. To są rzeczy, których na przykład nie ma w Home Bargains czy w BM-ie, dlatego właśnie coś innego potrzebowałam, bo rano jak wycierałam blaty, dlatego tutaj kuchenkę nawet nie miałam jak zetrzeć, skończyłam wszystkie chusteczki, także wzięłam sobie te. Ponownie, akurat one są droższe w Tesco niż w każdym innym sklepie, ale były na promocjach takie zwykłe, ale ja lubię te pachnące, także wzięłam sobie te. Dla młodego wzięłam jeszcze Triple Flavor Filled Bone, on je po prostu uwielbia. Wzięłam sobie halloumi cheese, na przykład do airfryera. Wzięłam sobie raspberry łowicz. No i kupiłam tortownicę, bo jakoś trzeba zrobić. A tak to wszystko normalne zakupy. Dobra, ja słuchajcie, kończę i robię ciasto. Dobra, jestem tutaj. Słuchajcie, zrobiłam sobie właśnie kawkę w mojej szklance z BM. I zrobiłam sobie teraz hazelnut. Rano miałam pumpkin spice. Jezu, super jest. Ciasto marchewkowe mi się piecze, więc muszę teraz czekać. Polewę i będę robić dopiero jak on się będzie studzić, bo wtedy akurat zanim ja zrobię polewę, to ciasto się wystudzi. Mam nadzieję, że dobrze się upiecze i nie będzie zakalca. Zazwyczaj akurat jeżeli chodzi o carrot cake, to dobrze mi wychodzi, ale widziałam na forum, że często dziewczyny mają problem, także mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Ale co Wam chciałam powiedzieć o syropach do kaw, bo pod poprzednim filmem, którym Wam mówiłam, że... No zejdź, przepraszam Was, Basty właśnie widzieliście go. No idź. No idź. W poprzednim filmie, gdzie mówiłam Wam o tym, że mam problemy z żołądkiem i bardzo mocne boleści po syropach z TK Maxx, kilka z Was się do mnie odezwało, niektóre w komentarzach, niektóre prywatnie na Instagramie rozmawiałyśmy, że macie dokładnie tak samo po syropach z TK Maxx, że bolą Was brzuchy. Jedna z Was mówiła mi, że jest tylko jeden typ z TK Maxx, który może pić, reszta to samo. Także nie wiem, dobrze wiedzieć, że nie jestem sama i nie tylko ja mam boleści. No nie oszukujmy się, wszystkie te produkty sugar free nie są dobre dla naszego zdrowia, przepraszam. Tak jak Wam mówiłam, skanując wszystkie zdrowe produkty bez cukru, no w aplikacji wszystko wyświetla się na czerwono, ale skanując te z cukrem też się wyświetla na czerwono, więc to jest złe i to jest złe. Wydaje mi się, że w tych czasach bardzo ciężko jest tak naprawdę zdrowo i tu mam na myśli zdrowo, więc ja wiem, że wszystko bez cukru jest no nie do końca zdrowe. Ale wiadomo, że jeżeli ktoś jest na diecie, to będzie wybierał, tak jak ja, te produkty bez cukru. Chociaż są wyjątki, na przykład Red Bull pijesz z cukrem, ponieważ lepiej mi smakuje. Kiedyś nie lubiłam z cukrem, lubiłam bez cukru, teraz po prostu bez cukru mi nie przejdzie. No, ale zboczam z tematu. Więc jaką ja mam alternatywę, to są właśnie te syropy, które kupuję w Home Bargains i one są... mega tanie, 250 ml za 99 pensów. Dzisiaj pierwszy raz użyłam tego Pumpkin Spice i jest niesamowicie mocny. Bardzo dobrze smakuje, normalnie tak jak kawa ze Starbucksa i po nim ja osobiście nie mam boleści. Pewnie znajdzie się ktoś, kto ma coś, co tutaj jest właśnie, co jest niezdrowe dla niego. No ale mi sprawdza się super i właśnie tak jak mówię, jeżeli chcecie takie naprawdę pumpkin spice, że ta kawa będzie smakować jak pumpkin spice, to jest to rewelacyjny syrop. Bo co zauważyłam z niektórymi syropami, są... macie 4 smaki i niby jak je wąchacie, to smakują, to po zapachu one są inne, ale jak je wlejecie do kawy, to wszystkie są... praktycznie takie same, że na przykład nie poznalibyście różnicy, czy pijecie kawę waniliową, czy orzechową, czy jaką, a tu nie ma opcji, żebyście się pomylili, także super. Ale syrop, który przypadł mi do mojego serca najbardziej i po którym nie czuć żadnej sztuczności, nie, że tu czuć sztuczność, ale na przykład w TK Maxie czuję tą sztuczność taką, jakby, nie wiem, plastikową kawę, nie wiem, no ciężko mi jest to powiedzieć, po prostu no nie smakują mi te kawy. To jest Marks & Spencer. Po prostu ten MS Hazelnut
on jest też bez cukru i to nie jest, jak wiadomo, one są 250 ml za 3 funty, także cenowo bardziej się opłaca te TK Maxx, ale znowuż też 3 funty za 250 ml to jest mega cena, bo tak naprawdę ile my tego syropu wlewamy do tej kawy i dla mnie te są najlepsze, znaczy te. Ciężko mi też powiedzieć do końca, bo orzechowy mam tylko ten, nie próbowałam innych, ale już mówiłam do Andrę, że jak następnym razem będziemy w Milton Keynes, zachodzę do sklepu, do MS i po prostu szukam innych i spróbuję więcej smaków z Mark & Spencera, bo dla mnie one są najlepsze. Oczywiście z Monina oryginalne też nic mi nie robią. Nie próbowałam, właśnie nie wiem, czy próbowałam sugar free, czy nie. Wiem, że z Monina brałam, miałam taki zestaw z Kosty, które były z cukrem i były super. Także, ale wydaje mi się, że też miałam coś bez cukru i też było spoko. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna. Także to są na pewno ten Mark & Spencer i Home Bargains, to są marki, do których ja będę się odwracać, ale tak jak mówię, bym chciała spróbować więcej z Mark & Spencer, a teraz właśnie mam to z Mark & Spencera, tak? Tak, o Jezu, powiem Wam, no ten syrop jest petarda. Naprawdę jest petarda. Fuh, bardzo dobra. Pogoda jest naprawdę beznadziejna. Głowa, słuchajcie, tak mnie boli ta głowa dzisiaj. Na razie jeszcze jadę bez tabletek i jak wiecie, jestem nietabletkowa, nie lekowa i tak dalej. Także u mnie w domu tylko znajdziecie paracetamol i nic więcej, a i ketanol. Ale ketanol jest bardziej dla Andry. Ja staram się do wieczora nie brać i najwyżej zanim pójdę spać, to wezmę paracetamol, żeby, wiecie, spokojnie sobie zasnąć. Ale co? Mówię, nagram trochę tutaj dla Was teraz. Ja oczywiście nie będę kończyć tego vloga jeszcze, ale chciałabym się już, wiecie, teraz jak mam tą godzinkę, po prostu wymyć, pomimo tego, że no wcześniej jest, bo tak jak mówię, teraz jest piąta prawie, ale wymyć się już, być taka cozy, a zrobić sobie herbatkę, oczywiście nie od razu po kawie, bo mnie kawa mocno zapycha, ale zrobić sobie kawę. Niewiele stron mi już zostało, myślę, że 70% gdzieś mam książki, którą czytam, także chciałabym ją skończyć, bo koleżanka mi mówiła, że jest nowa książka Marcela Mossa na Legimi, także chciałabym się nią zająć. No i też wieczorem, takim wieczorem już, nie wiem, koło 21, chciałabym włączyć sobie moje seriale i po prostu leżeć i oglądać. Patrzyłam sobie, słuchajcie, na rzeczy z Shein właśnie, bo gadałam z Miss Agi, że ona właśnie bardziej się skłania w stronę Shein, albo w tym razem się bardziej skłoniła w stronę Shein. Ale porównałam sobie ceny produktów i troszeczkę taniej moje produkty akurat wychodzą mi na Timu. Ale wiadomo, są takie, które w tym momencie nie jestem zainteresowana, które faktycznie są ciut tańsze na Shein. A na Temu i tak dostałam vouchery. Niby na Shein też mi dali jakiś voucher, że jest darmowa przesyłka, co na Temu zawsze mam. Timu, już sama nie wiem, jak mam mówić. Ale jakoś, nie wiem, te ciągnie mnie bardziej w stronę Timu, ale muszę popatrzeć jeszcze na więcej ciuchów z Shein, czy jakieś inne tańsze znajdę tam na przykład. No ale, tak jak mówię, wszystko się zobaczy i właśnie jakbym oglądała filmy, to mogłabym zobaczyć te. No, ale dobra, kończę, idę właśnie się myć, czekam na ciasto i mam nadzieję, że w następnym wejściu pokażę Wam piękne, cudowne ciasto marchewkowe, a jak Wam nie pokażę, to w ogóle wtedy zakończę tego vloga i nie będę pokazywać mojej porażki. Także trzymajcie kciuki, żeby była dalsza część filmu. Kochani, ja już w maseczce. Powiem Wam, świetna jest. To jest ta opaska, która była w tym opakowaniu, ale maska jest bardzo fajnie, dobrze nawilżona i to są z tej firmy Sense. I one są, słuchajcie, 4-pak za 2,99 w Home Bargains. No po prostu, czego chcecie więcej? Jestem zachwycona. Naprawdę super, gruby materiał, świetnie wygląda i fajna jest na twarzy ogólnie. Także chyba mój kolejny task na dzisiejszy wieczór jest szukanie jakichś maseczek. Może właśnie ta firma Sense ma jakieś wzory u siebie, bo nie są drodzy, a oczywiście nie testują na zwierzętach, są chyba nawet wegański. No, fajnie wygląda. I dopijam moją kawę i idę. Moja kawa już zimna, nie oszukujmy się, ale dopiję ją. Poszłam się od razu myć, słuchajcie, zapomniałam dopić i teraz jest taka, ale szkoda mi jej wylewać, także z gorącej kawy zrobiła mi się ice latte, po prostu, tylko że bez lodu. No. Patrzyłam przed chwilką na ciasto, jeszcze nie jest upieczone tak jak być powinno, przełożyłam folię aluminiową, żeby po prostu, wiecie, góra mi się nie spaliła, a środek nie był za kalcem, także jeszcze chwila i powinno być ok.
Kochani, musi iść on do lodówki, ale tak wygląda mój carrot cake. Dałam takie kolorowe tutaj rzeczy, marcheweczki, orzechy i bezy. Także takie połączenie dzisiaj mojego ciasta marchewkowego. Nie wyszedł za kalec na pewno, zobaczymy jak wyjdzie po lodówce. Ja tutaj na boki nie daję dużo tego kremu, bo jest dla mnie wtedy za słodko, tylko tak delikatnie dotykam, ale jestem zadowolona z finalnego efektu. Dobra, witam się z Wami, słuchajcie, na koniec. Mam tutaj książkę, którą zaraz skończę. Herbatka, kubek ten Harry Potter jest dzisiaj z miodem, z pomarańczą i z sokiem tym malinowym, który kupiłam w Tesco. I tu mamy kawałek ciasta. Wyszedł naprawdę super, bo wiecie, jak ukroiłam kawałek i trochę się pospało, to mówię, sprawdzę. Więc jestem się zadowolona. Poczekajcie, jeszcze się przywitam z drugiej strony. Także tak jest, jem to o godzinie 20, także stanowczo za późno jak na mnie, ale zanim obiad zrobił Andrę, no to wiadomo, że po obiedzie nie byłam głodna od razu po, także no trudno, jak jest okres, jak kobieta ma okres, to są różne rzeczy wybaczane i właśnie zjedzenie ciasta o tak późnej porze, myślę, że jest jedną z takich rzeczy, którą należy kobiecie wybaczyć w tym okresie. No po prostu no nie mogę się powstrzymać, że jutro dopiero zjeść, powiem Wam szczerze i bez kitu. Więc ważne, że 10 km na bieżni było, to jakiś tam, jakaś tam część tego ciasta się na pewno tam spaliła. A ja właśnie teraz oglądałam Azji Express, dodałam chyba z 10 opakowań puzli. Myślę, że dzisiaj dodam 5 max więcej i tyle, bo też wiem, że dobrze jest dodawać codziennie, a nie wszystko naraz. Naprawdę za mało pieniądze daję te puzzle za 1,50 funta, za 2 funty, nowe Disneya, słuchajcie, za 3,50 wrzuciłam bodajże, jak się nie mylę, w folii, także myślę, że ceny są super i mam nadzieję, że ktoś się skusi, bo tak jak mówię, chcę po prostu sobie zrobić miejsce na święta, no po prostu, także czekam na ludzi kupujących, jak na razie jest bardzo dużo dodających do ulubionych. Zobaczymy, jak to będzie. Także kończę, słuchajcie, będę się żegnać z Wami z tego miejsca i już teraz mogę Was zaprosić na vloga za 2 dni. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę Was bardzo, zróbcie to teraz, ponieważ brakuje mi, 38 osób? Tak, 38 osób do 2000, także w Was jest siła. Dziękuję i dobranoc, albo do widzenia, albo miłego dnia, zależy kiedy oglądacie ten film. Pa, pa.